Dam panu w najpiękniejszej filiżance. To jest tak zwany stary Berlin. Dostałam to kiedyś w prezencie na imieniny bardzo dawno. Sama sobie kupiłam, to za droga. Takie Stasiu, śliczne, nie? Śliczne, błękitne, ze złotem. Bardzo piękna filiżanka. Wyobrażam sobie, będzie smakowała. Będzie smakowała. Bez cukru jest najsmaczniejsza, wtedy się czuję zły. Ale czasem lubię do herbatki mocnej trochę miodu. Może to się robi zupełnie inny nektar, to nie herbata. Nie, wtedy. To już nie jest herbata, to no nie herbata, to jakiś napój, no. Dokładnie. Nie, ale w zasadzie ma pan rację. Herbata bez cukru ma smak. Czy mocną? Oj tak. Mocno. Bardzo proszę. O, mocno. Dobra. Tak. Haniu, wychodowałaś tę wodę? To jest bardzo herbata dziękuję, egzotyczna. Marakuja. Ja tak lubię marakuję, nie? No. Nikt tu nie lubi w domu, tylko ja na szczęście nikt w domu nie lubi. Lubię a wszystkie nie będzie pani herbaty. Piła? No, nie mogę pić tak dużo, bo się odchudzam. A odchudzanie polega między innymi na... nieużywaniu płynów? Właśnie, albo na wytracaniu płynów. Niech pan mówi, jak na przykład ci bokserzy czy inni sportowcy robią wagę. Jakże strasznie się męczą w wielogodzinnych ćwiczeniach, ubrani bardzo grubo, żeby się, co? Wypocić, utracić wodę, więc... wlewanie dodatkowej ilości wody w siebie. Wspaniale pachnie, już z tej odległości, właśnie. Prawda? Zapraszam. Nie jestem głodny, no o tej porze zresztą. Tak, obiad zjadłem. A co pani na obiad? Bewsztyczek, zupkę, tak. O, jak ładnie się odżywia, bewsztyczek. A ten bewsztyczek, to nie jest takie proste dostać dobrą polędwicę. Żona zrobiła taki mielony bewsztyczek z plasterkiem cytrynki, tak? Pyszota. Za to zjadłem do tego 3 kromki chleba, bo bewsztyczek był taki jak łyżeczka. Powiększyć, tak? Nie, no rzeczywiście, ja też lubię. Ja właśnie mięsa nie lubię, ale czasem bewsztyczek chętnie zjadłabym, był taki dostępny. Idziemy do pokoju mojego męża, dlatego że tu jest najciszej, telefon włączony, nie dzwoni. Nie znakomicie. To jest jego pokój. I tak właściwie już został do śmierci. Mojej. Bo nie powiem spadkobierców, bo to nigdy nie wiadomo, co będzie, ale... Dlaczego pani jest pesymistką? Skąd? Ja nie jestem, tylko przecież uważam śmierć za coś bardzo naturalnego w końcu. Nie? Coś najbardziej pewnego na świecie, co będzie. A dlaczego Marilyn Monroe tutaj? Ukochana jego. Mój Humphrey Bogart, a męża Marilyn Monroe. I wszystkie różne gwiazdy z kina niemego jeszcze. Taki dziecinny jaki pokój, prawda? Takie cudowne wszystkie syn, rzeczy, które kochał. Biały, lubił, to syn. Lubił mieć je blisko. Różne Dostojewski, obok jakiejś gwiazdy, która się boi mówić do mikrofonu, jak wszystkie gwiazdy. Dlatego ja się nie boję mówić, bo nie jestem gwiazdą. Widzi pan tutaj ten Beethoven, tutaj Mozart, tu Szekspira, tu ukochany Fibak, taka mieszanina wszystkich. Córka Woneguta. Byłem niedawno u pana Krzysztofa Konkolewskiego. Mój wielki przyjaciel, kochany pisarz. I bardzo, bardzo sympatycznie wspominał pana Stanisława. No, oni bardzo byli, no właśnie wielkimi, prawdziwymi przyjaciółmi. Zresztą Krzysio bardzo pięknie, kilkakrotnie pisał o tym i tuż po śmierci i w wielu różnych audycjach bardzo ładnie mówił Staś. Chyba znał go bardzo dobrze, dlatego tak mógł o nim ładnie mówić. Co pada? No już pada. Jesień, no już najwyższy czas. Aha, bo to jesień, rzeczywiście. Zapraszam. Leje. Nareszcie dawno pada. Dawno nie było. Może ja bym sobie też coś przyniosła, bo mi jest suszy troszeczkę. Dobrze? Ależ oczywiście. A ja się tu ulokuję, postawię gdzieś ten magnetofon ten, to światło jest antypatyczne, prawda? Nie szkodzi, ale ono stwarza atmosferę bardzo dobrze. Tak? Naturalnie. Zapalam go. Dobrze, ja chcę się bo... Jak minęło lato? Fatalnie. Pogoda była fatalna, tak. Istotnie, no, ale... pogoda fatalna i w ogóle jakieś takie lato było smutne dla mnie, bo przez pogodę właśnie się... rozchorowałam, zaziębiłam. Mnie to zazwyczaj bardzo długo. Potem trwa, długo z tego wychodzę, bardzo mnie to przygnębia, dlatego też mówię fatalnie. Ale wyjeżdżała pani? Wyjeżdżałam, no, jak zwykle, wierna. Wierna wspaniałemu swojemu polskiemu
Morzu Bałtyckiemu zimne bardzo i nieprzyjazne było w tym roku. Do chałup, jak zwykle. Chałupy welcome to. Nie no, w tej chwili to już jednak nie ma tego charakteru, co niegdyś. Wiem, o czym mówimy, o tych plaży na... No właściwie teraz są wszędzie chyba plaże na turystów. Gdziekolwiek jestem, na jakiejkolwiek plaży zawsze coś gołego widzę, wyskoczy, coś gołego wyskoczy, już nie ma żadnych oporów, także te plaże są mieszane, są jakieś takie. Kilka osób właśnie dziwiło się, że ja ciągle tylko nad tym morzem, bo nie wiem dlaczego, ale jednak taki mam jakiś ogromny sentyment. A może dlatego, że panią uspokaja? Tak, uspokaja mnie, a poza tym jest coś w nim, w morzu. Coś takiego dziwnego, który mnie jakoś dziwnie przyciąga. Nie wiem, na czym to polega. Tego się nie da określić, da się jakoś tak zdefiniować, bo to jest niezwykły moment, taki moje spotkanie takie intymne z morzem. To znaczy, jak nie ma nikogo na plaży, jak jest już jesień albo nawet zima, wtedy właśnie najchętniej lubię spacerować sama, długi odbywać spacer. Romantyzm taki. Nie wiem, czy nie, to jakaś potrzeba całkowitego chyba odprężenia i spokoju, i takiej prawdziwej ciszy, samotności. Tam nie ma telefonów, nie ma ludzi, bo właściwie dla ludzi wówczas może jest zupełnie atrakcyjne, więc nie ma nikogo, tylko są takie dziwne, wytrwałe ptaszyska, które jednak ciągle fruwają. No i ciągła, niezmienna ta muzyka. Fal, tak. Wyborna ta herbata jest. A, dziękuję, cieszę się, że pan smakuje. W góry chcę się wybrać. Znaczy nie na narty, bo bałabym się próbować. To był odległy czas jeszcze podczas studiów. To się oczywiście, ponieważ studiowałam i mieszkałam wiele lat w Krakowie, więc wtedy często jeździliśmy do Zakopanego swoją paczką i tak, i sama. I wtedy troszkę jeździłam, ale no teraz wolałabym chyba spacerować, a jeżeli narty, to takie tylko biegóweczki, myślę. Muszę panu powiedzieć, lubię jesień, tę pierwszą część jesieni. Bo jesień właściwie ma takie trzy fazy, tak mi się wydaje. Tę wrześniową, pani. Wrzesień, październik, taki, kiedy się zaczyna złota, prawda? Taka do połowy października. Jeżeli jest pogoda łaskawa, to gdzieś tak do końca będzie. Ale potem przyzna pan, że listopad, ze świętem umarłych, zresztą to się zaczyna już taki nastrój smutny. Nie lubię listopada, potem dlatego, nie że ma dni są krótkie. Dni są tak, tak krótkie, jest dużo ciemności, co już przygnębiające jest bardzo. Po prostu nie ma liści na drzewa, a najokropniejszy jest grudzień. Jesień grudniowa jest straszna. Święty Mikołaj jest choinka. Nie, najpiękniejszy jest okres Bożego Narodzenia. Tak, ma pan rację. Ale ta jesień, jednak to jest grudzień, jest miesięcem jesiennym. Tak. 21 jednak jesteś. Więc właśnie zanim nadejdzie okres świąteczny. Tak to piękną jest to, tak, mamy jesień. Tak, już, tak. Tak. Bywały lata, w których od maja nawet do września było słońce i z rzadka padał deszczyk. W tej naszej takiej sytuacji, gdzie tyle jest rzeczywiście i chorób, i smutku, i ciężkich materialnych sytuacji, ale ta pogoda taka niełaskawa jeszcze, prawda? Zupełnie. Przygnębia ludzi szalenie. Tak sobie rozmawiamy miło, sympatycznie. Pani Kalino, jak pani swój dzień spędza? Bardzo różnorodnie. Bo to w końcu jest jednak uzależnione od różnych jednak propozycji, prawda? Związanych z tak zwanym zawodem. Poza tym uzależnione także od charakteru. Pani charakteru? Śmieję się, bo to jest zabawne szalenie. Tyle lat walczę z tymi niedobrymi cechami, to znaczy mam na myśli lenistwo, którym jestem. No, naprawdę. Jakoś zdominowana i tą cechą jakoś ogarnięta. Muszę powiedzieć, że walczę, ale ta walka jakoś nie przynosi za dobrych rezultatów. Ja bardzo, tak mi się wydaje, mogłabym dużo zrobić rzeczy dobrych, ciekawych, nawet może i mądrych, ale nie chce mi się. To znaczy, mówię, że jestem zmęczona i być może to jest prawdą, dlatego że w radio, właśnie w radio, słyszałam kiedyś, że lenistwo to nie jest właściwie
stan taki negatywny, tylko nie wynika to jakiegoś takiego cynicznego ustosunkowania się do życia, że człowiek się tak wyleguje, a inni za niego robią czy pracują. Nie, tylko przypuszczalnie polega to na tym, że to jest stan chorobowy. No więc bardzo się ucieszyłam z tego, bo to już miałam wytłumaczenie jakieś dla siebie, że to jednak jest, tak lekarze w tej chwili twierdzą, że człowiek leniwy niekoniecznie musi być taki sobie właśnie niedobry człowiek dla innych, ja już powiedziałam, tylko chory. Owładnięty jakimiś bakteriami, które go stale tam toczą i wykańczają go. On jest stale zmęczony i smutny i niegotowy do pracy. Ponieważ ja ciągle się zaziębiam, ciągle choruję, więc dlatego być może jestem taka leniwa. To jest jakaś... Bardzo niepopularny, co powiem. Jestem jedną z licznych chyba kobiet, która uważa, że, no, że właściwie prawdziwa twórczość jest domeną tylko mężczyzn. To pani się chyba naraziła tym teraz. Nie widziałam, nie spotkałam nigdy Mozarta w spódnicy czy Rembrandta w spódnicy, naprawdę. Wszystkie wielkie, jakieś wielkie postacie jednak byli mężczyźni, czy w muzyce, czy w malarstwie, czy w sztuce, czy wielkich różnych innych przejść. Kobieta jest muzą, znaczy była, prawda, muzą bardzo często. I bardzo jest dzielna w wszystkich odtwórczych jakichś takich zawodach. No, może teraz to się trochę zmienia, bo teraz zupełnie się szaleje. Wszystko zmieniło, jeżeli chodzi o dostęp kobiety do wielu dziedzin, prawda, życia. Więc być może zaczną być wielkimi twórcami kiedyś, ale nie wydaje mi się. Na czym innym polega kobieca twórczość? No, na przykład wielką twórczością jest rodzenie chyba. To jest jedna, tak, ale rzeczywiście, niech pan, no nie będziemy tu wyliczać, bo musielibyśmy wyliczać potworne ilości godzin, prawda, od tych wszystkich wielkich filozofów i wszystkich Sofoklesów i tych Arystotelesów i Aeschylosów, Eurypidesów i tak dalej. No jedna, może Safona, o tak, rzeczywiście, poezja. Tylko damska poezja, jedna dama się trafia, prawda, tylko damska poezja to podobno jest... Nie jest to taka prawdziwa poezja, tylko piękna. Taka, można by ją, nie mogę powiedzieć, dlatego że naraziłabym się wielkim naszym współczesnym poetką, no ale ci wielcy poeci to są mężczyźni, prawda? Przynajmniej wielcy romantycy, no ale współcześni, no miłość, czy, prawda? Nie, jednak to mężczyźni. A poza tym Bacha nie spotkałam jeszcze. Spódnicy. A pani pisze wiersze? Nie. Nie piszę wierszy, nie pisałam, nie umiem się w ten sposób siebie wyrażać. W tak zwany sposób piękno-formalny, bo poezja jest przede wszystkim, wydaje mi się, piękną myślą, ujętą w bardzo piękną formę jednak. Mam swoje ulubione, bardzo kocham panią Szymborską, panią oczywiście. Małgorzatę Hilliard, panią Kozioł, Urszulę. No, przede wszystkim kiedyś, dawno, jako młoda dziewczyna, bardzo byłam zakochana w pani Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, bo to jest taka... Któż nie był? Prawda? Wiele z tych myśli, które pani w tej chwili wypowiedziała, to ja już słyszałem od pani ojca przed wielu laty. Tak? A ja nie, tak. Nie o, się nie o z tego. O stosunku mężczyzn, o wkładzie i że... Kobieta powinna być muzą, tylko jakąś towarzyszącą. Nie, ale kobieta pomaga chyba bardzo w twórczości. To nie znaczy, że siedzi, gotuje i pierze. Nie, bo nie, prawda? No chyba nie na tym polega, ale jakimś takim czynnikiem, który nawet może inspiruje czasem. Różne są przecież źródła inspiracji, prawda? Również może być wspaniały nastrój stworzony przez ukochaną osobę, właśnie kobietę będącą blisko gdzieś, prawda, czy daleko, jak, zależy od tego, jak jest to potrzebne mistrzowi w danym momencie tworzenia. Ale nawet nie wiedziałam, że tatuś mój tak mówił. Znałem przecież ojca pani, profesora Henryka Jędrusika, senatora z wyboru. Senatora przedwojennego, tak. Zakochanego w marszałku Piłsudskim. O tak, tak, ten nasz dom był przesycony dziadkiem na każdym kroku, nawet w tych najgorszych, najtrudniejszych okresach stalinowskich. W naszym domu dzielnie zawsze dziadek pełnił straż, wszędzie tak, było pełne jego zdjęć, jego różnych takich miniaturek.
Tak wychowałam się w takim domu, właśnie w wielkim kulcie dziadka Piłsudskiego i takie to było dla mnie cudowne, ten powrót dziadka, tylko takie smutne, że tatuś tego nie dożył właśnie. Uroczy człowiek. O tak. Mówię o ojcu pani, pełen humoru i ogromnej wiedzy. Wiedzy tej społecznej, pedagogicznej, zresztą nie tylko, bo przecież się doskonale orientował w psychologii, przecież wykładał... Tak, i historii. Historię i to wszystko. I uczył się stale namiętnie języków, ciągle namawiał nas, pędził nas do nauki języków. Mówił, że to jest najlepsza gimnastyka umysłu poza wszystkim, poza tym, że są inne jeszcze korzyści z tego, że można na przykład, mówi, żebyś ty wiedział, jaka to jest rozkosz, przeczytać sobie parę kartek Dostojewskiego w języku Dostojewskiego. Ojciec znał doskonale, ponieważ tak, z matury w rosyjskim zdawał, z wielkimi tam jakimiś tam odznaczeniami, że się znał świetnie, tłumaczył. No a poza tym dziś doskonale wiem, że właśnie zawdzięczam mu wszystko, ojcu. Bo jakąś taką czułą ręką, bez zmuszania żadnych, ponieważ miał ciągle ten taką, no, aż przesadną, pamiętam, ideę, że dziecka nie wolno stresować, nie wolno niczego zmuszać, nie wolno. Więc zawsze w takiej ogromnej tolerancji wzrastałyśmy z siostrą w domu, a jakim to się cudem odbywało, że taką, tą czułą ręką, a niepostrzeżenie podsuwał nam wszystkie te rzeczy, które potem jakże się strasznie przydały. Ja mówię, Boże, przecież ja to wiem. A wiedziałam o tym, że jako bardzo mała dziewczynka bardzo trudne rzeczy ojciec mi czytał czy pokazywał. Na przykład w czasie okupacji, ja byłam bardzo mała, siostra była troszkę większa, ale nie było w ogóle pladania pieniędzy, nikt nie miał pladania z czegoś pieniędzy, ale przychodził i urodziny czy Boże Narodzenie, to dostawałyśmy drogocenne bardzo prezenty, to znaczy z jego wspaniałej, ogromnej biblioteki, bardzo trudne, zupełnie niepojęte wówczas dla nas, niezrozumiałe książki z bardzo pięknymi dedykacjami. Uczył nas, pamiętam, sanskrytu, filozofii wschodu, że trzeba w czasie wojny, ojciec sam zresztą uprawiał jogę, żeby się no, jakoś trzymać. Bardzo był dzielny, bo przecież prowadził komplety podczas okupacji, te matury okupacyjne zdawali. W naszym domu, takim wielkim, pamiętam, że to się wszystko wydaje takie ogromne, olbrzymie, prawda? Dla dziecka, ile tych ludzi, było masę, były takie dziwne nastroje, tam zdawali egzamin, dziewczęta, chłopcy. Był twórcą się... takiej szkoły eksperymentalnej pod Częstochową, tak, przecież tak, imienia tak, oczywiście imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, no. Miał takie rzeczywiście ogromny pedagogiczny, wielki talent, intuicję. Pani bardzo często przyjeżdżała do ojca, ja pamiętam któregoś wieczora... Nigdy nie miałam czasu, zawsze taksówka stała tak na dole i to było takie okropne. Teraz właśnie myślę, jakżeż można było z takim wspaniałym, mądrym człowiekiem nie posiedzieć dłużej, nie porozmawiać. Ciągle byłam zajęta jakąś gdzieś próbą, jakimś teatrem, jakimś występem. Takie to się wydaje w tej chwili nieważne, a tamto takie było ważne, a wtedy tamto mi się wydawało nieważne. To tak zawsze jest, że potem człowiek jest... mądry po szkodzie. Otóż ja pamiętam taki jeden wieczór w mieszkanku przy Schillera. Przy Schillera, tak, naprzeciwko szkoły teatralnej. Tak, tak jest, oczywiście. Byłem właśnie u ojca pani i wtem dzwonek alarmujący, wpadła Kalina. Tak, i, córeczka. Tak jest, taksówką, taksówka czekała, pani była w kostiumie, wówczas występowała pani w sztuce Zamek w Szwecji. Tak, tak, bo niedaleko w końcu z Teatru Współczesnego. I wskoczyłam na chwileczkę, tak, bo obiecałam, że będę, już nie byłam tak długo i na chwilkę coś tam przywiozłam tacie. Tak, i muszę wam powiedzieć, że właśnie te nasze, moje zainteresowania, na przykład literaturą, dramatyczną sztuką, od najwcześniejszych lat właściwie uczyłam się czytać na dziwnych bardzo dla mnie wtedy książkach. Ojciec brał mnie na kolana swojego gabinetu, otoczony był szczelnie książkami. Ja potem mówiłam ciągle, że to jest bardzo niezdrowo, nie można tyle książek mieć, że to tyle kurzu, alergii. Tata się tak uśmiechał, uważliwie nic nie mówił. Ale rzeczywiście i potem pamiętam, jak zdawałam do szkoły teatralnej w Krakowie i później na studiach. Wszystko dla mnie było takie, jakieś, wydaje mi się, proste, jeżeli chodzi o na przykład o teoretyczne przedmioty, o historię, o powszechny dramat. Dlatego, że tyle tego jako dziecko właściwie. Masę przeczytałam, masę, właśnie cała biblioteka już
Była jakoś, jakąś, byłam nasycona, nie wszystkie rzeczy się czytałam, ale z tytułami, z autorami. Byłam tak już obeznana, dla mnie to wszystko takie było proste i bliskie i nie sprawiało mi żadnej trudności. I teraz właśnie tak myślę, że to wszystko ten wspaniały ojciec tak nas jakoś wsiąkały, te rzeczy najlepsze, najmądrzejsze. I jak to się mówi, czym Jasio nasiąknie, tym Jan... Trąci, albo pamięta po prostu. Prawda? Tak. Tym Jan będzie. Więc oczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo, wiele ojcu zawdzięczam. Mama była cudowną osobą, była bardzo muzykalna, ślicznie śpiewała i pędziła nas zawsze do fortepianu, co było rzeczą okropną dla tych nudnych, różnych... I teraz żałuję tak, że zwiewałam z tych lekcji, że nie słuchałam mamy, bo jednak mogłam, była bardzo dobrze także grać. Siostra trochę gra, była bardziej posłuszna, ale pamiętam, że dom był taki rozśpiewany. Był taki ogromny, długi, przez mgłę pamiętam, ogromny fortepian. Był taki jasny, jeszcze z czasów Chopina, bo się wszyscy śmiali, bo on miał taki dziwny dźwięk i miał drewnianą ramę jeszcze, bo to bardzo odległe, ale bardzo piękny był jako mebel. No szkoda, że potem musieliśmy go sprzedać, bo nie dało się go nigdzie transportować, bo był bardzo długi, inny niż te właśnie teraz krótkie, czy krzyżowe, czy fortepian. Ale na tym fortepianie się wygrywało różne wszystkie wspaniałe, patriotyczne pieśni, chórem śpiewały dziewczęta, chłopcy, tata, mama, to nadzwyczajne. Co wspomniała i to wszystko czasem teraz się czegoś przypomina. Ja wszystko umiem, wszystko pamiętam, wszystkie te pieśni różne patriotyczne. Bardzo często o tym myślę, tak sobie leżę czasem, myślę, przypomina mi się ten wielki na wsi dom ogromny, tyle pokoi, Boże, to na górze, na dole pewno kwiatów naokoło, drzew śmiesznych, drzewa migdałowe, pamiętam, były takie rabaty z kwiatami, strumyczek, rzeczka i tam chłopcy raki łowili, potem taka sadzawka, dzieci na łyżwach zimą jeździły, ja to sobie przypominam jako jakiś dziwny taki film, że to wszystko było, mój Boże. I spotkała pani wielu ludzi, którzy już są i w legendzie, i w historii teatru, tak, literatury, to prawda, kultury. Miałam to wielkie szczęście, prawda? Że jako bardzo młoda jeszcze dziewczyna po studiach poznałam tylu wspaniałych ludzi. I mojego męża Stanisława Dygata, niezwykłego człowieka, cudownego. Zawsze Bogu dziękuję, że ba, no, że byłam z nim. Prawie 25 lat spędziłam z takim człowiekiem, prawda? Że miałam takich rodziców, że spotkałam tylu wspaniałych ludzi teatru, sztuki, poznałam wspaniałych poetów, pana Słonimskiego, pana Tuwima. Są wielkie rzeczy, prawda? Nie pokusiłaby się pani na spisywanie wspomnień, refleksji? Pan, muszę pan powiedzieć, że rzeczywiście wiele przyjaciół, ludzi mówi, właśnie tyle rzeczy widziałaś i poznałaś tylu wspaniałych ludzi i za granicą, i tu w Polsce, w domu, i masz tyle różnych dziwnych, śmiesznych, i zabawnych, i smutnych, i wielkich, i tragicznych wydarzeń opowiadasz czasem. Muszę pan powiedzieć, że jak już powiedziałam na początku, jestem przede wszystkim strasznie leniwa, pisanie to jest strasznie ciężka praca. Coś na ten temat wiem, ponieważ mój mąż nosił katorgiem. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co znaczy napisać dobrze jedno zdanie i żeby potem się komponowało wszystko? To jest straszna praca. Potem spisywać to, co w tej głowie tam się już przygotowało, ale teraz znaleźć na to sposób, żeby zaistniało znowu na tym. Więc muszę panu powiedzieć, że zakrępowałam się pisać tak jakoś tak... Trudno byłoby mi zapisać to w taki sposób, w jaki sposób wiem o tym, jak to jest. To nie znaczy, że musiałabym cudownie władać piórem, ale musiałabym jakoś tym piórem władać, ażeby oddać to wszystko, co ja wiem i w jaki sposób. Zapach tych spraw, atmosferę, smak tych wszystkich rzeczy. To takie słowo, wolałabym kiedyś może opowiadać może i nagrywać, a spisywać chyba... Byłoby mi bardzo trudno i ciężko i nie wiem, czym zdążyła. Wiem, że piszą różne aktorki, różne panie, wielkie damy z towarzystwa. Wszyscy piszą te właśnie książki, pamiętniki. Być może i to także mnie odstrasza od tego. Jakoś nie chciałabym być w rzędzie tych wszystkich tak wspaniałych, spisujących te swoje wydarzenia. To mi się wydaje troszeczkę takie
trochę na sprzedaż, bo to jest, bardzo są rzeczy czasem intymne, nie zawsze się nawet chce opowiadać, muszę panu powiedzieć, a cóż dopiero to napisać. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że nic tak człowieka nie plami jak atrament. Więc gdybym na przykład miała pisać, pisałabym szalenie szczerze, lapidarnie, krótko. Wydaje mi się, że tym sposobem może obraziłabym wiele osób, różne rzeczy wiem. Nie wydaje mi się, żebym mogła uprawiać jakąś kosmetykę tych wszystkich wydarzeń, bo wtedy już to nie byłoby to. A to mogłoby być ciekawe, bo Słonimski napisał alfabet wspomnień. Tak. Kisielewski. No, Kisielewski cudowny, ja go ubóstwiam. Procesy będą. No ja sobie wyobrażam, on jest tak złośliwy, że to może być naprawdę niesamowite. A teraz, no przecież namawiałby panią gorąco. Ale już wszyscy piszą, nie będę pisać, nie, na pewno nie napiszę książki. Woli pani opowiadać. Wolę czasem, jak to się mówi, to znaczy z ukrytej taśmy, ktoś może kiedyś nagra mnie. Jakieś takie fragmenty czy coś. A może pan kiedyś? Z największą przyjemnością. Pana zapraszam. Bardzo będzie miło. Chociażby dlatego, że tak blisko znał pan mojego tatę. To będziemy mogli porozmawiać o różnych rzeczach dłużej. To cóż, dziękuję pani ogromnie za znakomitą herbatkę. Tak. Za początek. Mam nadzieję, że nasze to pierwsze spotkanie zaowocuje i może będziemy się spotykać kiedyś i nagrywać. Z największą przyjemnością. Bo i alfabet jeszcze wspomnień będzie utrwalony na taśmie. O właśnie. Dziękuję pani. Dziękuję również bardzo.